1791 rok. 3 maja uchwalono konstytucję, która miała zmienić kształt państwa. Przez podział zdań w 1792 roku powstała Konfederacja Targowicka, po której do Polski wkroczyły wojska rosyjskie. 3 lata później dokonano rozbiorów. Zapewne wiecie, że w 1794 roku przeciwko Rosjanom i Prusom wybuchło powstanie kościuszkowskie. Było ono ostatnią próbą ratowania niezawisłości kraju. Przystąpiono do reorganizacji finansów. Poniatowski nie mógł już produkować pieniędzy, niechętnie, ale jednak wsparł Komisję Skarbową własnym srebrem i gotówką. 6 czerwca tego samego roku powstaje utworzona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego mennica, która ma na celu produkować pierwsze polskie banknoty, bilety skarbowe, w większości podobne do dzisiejszych. Na awersie widniał tekst Rady Najwyższej Narodowej, symbole rewolucji francuskiej, orzeł biały i pogoń. Za fałszerstwo groziły kary śmierci i pozbawienia całego majątku.